dla Państwa i dla siebie i dla wszystkich sympatyków sportu kolarskiego Was chwalić, relacjonować i cieszyć się piękną pogodą i dziękować za cudowne sukcesy kolarskie na szosach i torach w tym roku 2011. Jesteśmy i kilkadziesiąt dni przed olimpiadą, ale o tym to już z trybuny, kiedy będziemy walczyć. Witam gorąco serdecznie. Mili Państwo, tych trzech asów, prawdziwa światowa elita. Michał Gołaś w tym roku w peletonie zawodowym startował tylko w telewizji. Najlepszy zawodnik Tour de Pologne tego roku z zawodowcami. I drodzy Państwo, to jest chyba najwyższa zdobycz Michała, to jest zwycięstwo w klasyfikacji górskiej Tour de Pologne. Zdecydowane zwycięstwo, wielki sukces. Jest to również szalony wynik, ale nie mniej bardzo istotne piąte miejsce na rekonesansie olimpijskim zakończonym w Londynie. Piąte miejsce również w wyścigu dookoła Walonii, pierwszy etap w Belgii. I Michał Gołaś, mistrz świata juniorów w kolarstwie, obecnie również startował w ostatnich mistrzostwach świata zawodowców. Panie Michale, jaka grupa, jakie plany? Rzadka okazja. Czyli zawodowa grupa Quickstepu z telewizji tylko, a obecnie w jakiej grupie? Obecnie Radio Szak. Takich jest tu więcej, widzę, że się zagubimy. Błażej Janiaczek, nie uciekaj, nasza gmina. Michał Kwiatkowski, jeszcze raz w emocjach, mogłem się pomylić, ale to jest trójka i to powiem. Często to jest nasz powiat, nie Szafka, gmina Lubicz, tutaj jest Działyń. Chciałbym, żebyście wszyscy wierzyli, młodzi, można być i mistrzem świata. BGŻ widzicie, dzięki Błażejowi, już nam BGŻ tu pomaga, już są pierwsze wsparcie. Dziękujemy Wam. Potem będzie... A, Pan Wójt jeszcze zapomniał, bo zawsze jest skromny. Po imprezach, po tych startach, jak skończycie, wszystkich Pan Wójt zaprasza na salę. Tam będzie gimnastyczną, tam jest poczęstunek, zakończenie i bieżąca transmisja leci już w wyścigu na Telebimie. Tam zapraszamy. Dziękujemy mistrzowie. Dziękujemy bardzo, bardzo gorąco dziękujemy, szczególnie Michałowi Kwiatkowskiemu, który wysiłkiem i troszeczkę szczęściem udało mu się zabrać. Którym przegrał niewiele, byłby zwycięzcą. Oto jest właśnie Marcin Miętki, Tor. A więc, drodzy Państwo, gorąco zapraszamy. Patrzę, szukam jeszcze innych nazwisk. Czy jest tutaj Janusz Sałach? Miał być tutaj, olimpijczyk z Moskwy. Czy jest tam inni olimpijczycy, mieli tu się zgłosić, a to się krępują? Bardzo proszę, gorąco zapraszamy. Tutaj do podpisu, do zaprezentowania się. I Łukasz Wiśniowski już rozumie, że czeka w blokach startowych, tak jak przed czasówką, który to w wyścigu. Kulas, ale senior, może nam się tu pokaże, też zwycięzca, gość, a więc ojciec naszego mistrza tegorocznego. Jeśli jest, bardzo prosimy o prezentację. Jak nie ma wielkich mistrzów, to prosimy, jeżeli tu jest wielki, mały mistrz z gminy Lubicz. W tym roku zawodnik województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii żak. Uczeń szkoły podstawowej w Gronowie wygrał. Maciej, ile wyścigów? 13. 13 wyścigów, ten jest 14. Zobaczymy. Panie wójcie, na niego między innymi idą pieniądze z gminy. Dziękujemy. 13 wyścigów, a jak drodzy Państwo, a 20... Tu jest Michał, tu jest Maciej, oby poszedł tymi śladami. Słuchajcie, zakończyliśmy przy prezentacji i przywitanie. W tej chwili cały kolarski peleton. Cały kolarski peleton. Za ty... Spokojnie, spokojnie, to nie wyścig. Nazywacie mnie. No, no co robicie? Spokojnie, honorowo jecha. Spokojnie, spokojnie.
Witaj, Paweł! Witaj, jak? Jedziesz? Kibic. Kibic, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Podstawę obywatelską zachowałem. Bardzo dobrze, cieszę się. Pozdrów kogoś, masz okazję. Załogę salonu rowerowego. Przede wszystkim. Tak jest. I ja również. Tak jest. Salon pozdrawiam. Trzymajcie się. Informacja dla dzieci. Przestawują dzieci starsze na dystans 1 km. Zaraz po tym wyścigu. Jak widzimy, jest to runda honorowa, właściwie dwie rundy honorowe. Wszyscy się integrują, no ale za chwilę będzie ostry start. Tu mamy Pawła z salonu rowerowego Kwiatkowski, Róg Podgórny, a Szosy Chełmińskiej. Zapraszam wszystkich, rowery wysokiej klasy, przede wszystkim z górnej półki. Jak dzisiaj, proszę, powiedz tu kilka słów. Jak dzisiaj noga? Ci poda, czy ci nie poda? A ja myślę, że poda. Będziemy obserwować, bacznie. To nic. Też zasługujesz na mistrza świata. Jadę. Jest to czarny koń dzisiejszych zawodów. Już po rundzie honorowej. Jest to w Lubiszu Górnym, dziś wielkie święto, kryterium asów. Z całej Polski przybyli, głównie z Torunia, z obrzeżnych okolic. Uwaga, niedługo już pan sędzia jest, czerwony gwizdek, dekoracje, zawodnicy uważają, już kiwa, że pilot ma odjechać, za chwileczkę nastąpi start do pierwszego wyścigu. Uwaga zawodnicy, przygotowani. I uwaga, i gwizdek, nastąpił start, i już pojechali, i wielki wysiłek. Nastąpi, tak? Dobrze. Jak widzimy, jest to wyścig najmłodszych. Robią jedno okrążenie, zobaczymy, jak im to wyjdzie. Zwycięzcy tego wyścigu, może nam coś powie, jak było, czy było ciężko. Czy te zakręty są bezpieczne? Już się nie wydarzyło ciekawego, nie było kapsy?
A, bardzo dobrze. A więc wszystko, nie widział pracy mojego z przodu. A więc to jest pierwsze zadanie. Za zabezpieczenie. I to były firmy, które nam tutaj pomagały. A teraz, drodzy Państwo, za chwileczkę Belfry i turyści. Gorąco zapraszamy. I uwaga, jeszcze chwileczkę. Belfer, Tomasz Owsian, również Belfer, Andrzej Wachowiak, Belfer i Edward Gospodarewicz, reprezentant UKS-u Robacki Robakowo. To jest pan Edward, również startuje z numerem 12. To jest ten pan z sumiastym wąsem, który będzie Gospodarowicz, tak, oczywiście. Zapytaj tego kolegę. No i turyści. Od kiedy startuje tutaj ten kolega? I turyści. Kolego, skąd jesteś przede wszystkim? Pani Agnieszka Bojanowska, Arkadiusz Kronkowski, Wygrasz, będziesz starał się. Kamil Walecki, się. To trzymaj się, długo jeździ. Jarosław Szczepanowski, przedstawiciel Toryńskiego Klubu Kolarskiego, a jednocześnie... Super, jak masz na imię? Arek, trzymaj się. Człowiek odpowiedzialny w toruńskiej firmie Toruń Pacyfik za sponsoring między innymi... 4, start! Dziękujemy! Wozy techniczne rozumie, że jadą inni uczestnicy następnych wyścigów. Skończę dalej. Do góry, zgłaszamy się. 51 Piotrowski Bartosz. 52 Piotr Stanisławek. 53 Mateusz Trawiński. 54 Łukasz Sacharuk. Łukasz Sacharuk. Szymon Jarzęczka 55. Łukasz Dejewski 56. Mateusz Opielewicz 57. Michał Więckowski 59. Marcin Łobodziński 60. Ireneusz Szymański 103. To są juniorzy. Bartosz Wylamowski 104. W jaki sposób, z jakich przyczyn został zdublowany, będzie sklasyfikowany, nie musi kończyć wyścigu. Tak jest ujęte. Jestem przekonany, Radek, że to będzie może miało miejsce na 15 okrążeniu. A więc zawodnicy gotowi, słuchamy gwizdka. I jest 37. Jeszcze raz, jeśli chcesz, to co chcesz, powiem ci jeszcze raz. Nie mów nic, zamknij drzwi, światło zgaś, a potem spadam stąd. Tak będzie lepiej, już to wiem. I zabiję to twoich nóg. I zanim będę cię ze zdjęć, posprzątam pokój z twoich słów. Na burze granie ze mną. Do komórkę. Ja uważam, że też Michał
chyba ty to rozstrzygniesz, jak można doprowadzić do takiej adrenaliny, że myśmy nie wiedzieli do tej pory, kto jest pierwszy na mecie. Ja uważam, że z prawej strony gorąco ci gratuluję i dziękuję, chociaż Michał Kwiatek również gratuluje. Michał, szczególnie mi miło, że wielokrotnie w tym roku trzymam twoją dłoń. Jak nie w Krakowie, to w Zębie. Jak nie w Mieszawce, to w Lubiczu. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy za tegoroczny sezon. Powiedz dwa słowa o dzisiejszej zabawie. Zabawa to może to jest duże słowo, bo ja naprawdę musiałem się wydać wszystko, to może tak wyglądało na zabawę, ale walczyliśmy na serio i myślę, że przy takiej pogodzie bardzo miło jest zakończyć ten sezon. Dziękuję wszystkim, którzy przyszli. Naprawdę bez kibiców to impreza nie ma sensu. Dziękuję bardzo, Michał, za twoją... w wyścigach tego łutu szczęścia, tej możliwości, bo uczestniczyłeś i w Kraksie. Wszystkiego najlepszego. Dziękujemy. Podjeżdżamy bliżej. Michał Kwiatkowski, podjeżdżamy bliżej. Michał, gratuluję, dziękuję. Dziękuję bardzo. Podjedź, przepięknie. Doskonale. Bardzo prosimy, Błażej, podjeżdżamy bliżej tutaj. Marek, teraz podjeżdżamy. A więc w lewo. Żółwik Andrzej! Za sekundeczkę będziemy startowali. Błażej, chodź, podjedź jeszcze. Ależ, ty tu jesteś młodym człowiekiem. Okrążeń, ale nie wiem, kto zwyciężył w elicie. Panie Michale, czy Gołaś, czy wakacje? Gołaś. Gratulacje, Michał, oklaski, a więc jednak Michał, dobrze, dziękujemy ci bardzo, bardzo ładnie. Dziękujemy również dla Michała Kwiatkowskiego i Łukasza Wiśniowskiego za przepiękną walkę. A tutaj mistrz Polski był Marek Kulas, ale tutaj się szykuje rewanż, bo ten gość w niebieskim kasku, w niebieskim stroju, reprezentant z lazurowego, również pod niebieskim niebem, z nad niebieskiego Bałtyku, Marek Kulas senior wystartuje i zobaczymy, co to będzie. Zawodnik oznaczony numerem 145, czy jest? 148? Jakie ja mam? Zaraz ci powiem. 148. 157. Drodzy Państwo, tutaj jest kilka znanych twarzy, a najlepiej to z punktu widzenia szkoleniowego. Minutę jeszcze informacji, panie trenerze i prezesie. Bardzo proszę. W tej chwili już sędziowie podają pilotowi, że jest moment na start. Lista startowa już jest sprawdzona, także witamy serdecznie całą elitę tych, którzy pracują i na co dzień jeszcze z pasją wsiadają na rower. Namawiamy jeszcze pozostałych. I sędzia oznajmił sygnałem, że wystartowali ci zawodnicy, którzy przyjechali tutaj z całego kraju. Chciałem w tej chwili też powiedzieć Państwu...
i kolejne, ostatnie okrążenie. Nie. Jest zwycięstwo, jest zwycięstwo. Tak jak mówił, tak zrobił. A szczególnie... Brawo, Krzysiu! Bardzo dużo czasu chłopce dobrze. Brawo, Janusz! I spokojnie. Już kończymy, kończymy tą imprezę. Brawo, Robert! Brawo, brawo! Tak, dziękujemy. 160 lat. Idą, idą! Brawo, Jacek! Bardzo ładnie. Dziękujemy panom. Bardzo spokojnie. Dobrze. I to jest wyścig, który zakończył zmagania. Zakończył zmagania tutaj, w tej dyscyplinie. Tak. Kategoria Żak i Młodziczka. Czy są młodziczki? Zobaczymy. Tu jest lista startowa. Wszyscy mają numery. Wszyscy są przygotowani. Jeszcze spokojnie. Widzę, że wyjątkowo was dużo. A o tym za chwileczkę. Wiem, sędziowie będą mówili, ale wiem, że jedziecie 6 okrążeń. Że zawodnik zdublowany zjeżdża, że będzie sklasyfikowany. Wiemy, że jedziemy na dystansie 6 okrążeń, nie na punkty, ale na kreskę. Kto pierwszy, drugi i trzeci. Spokojnie. Oczekujemy na start. Jeszcze chwileczkę. Listy startowej oczywiście nie będziemy tutaj czytali, nie ma sensu. Paweł, pan tak, pan Paweł spisuje. Zobaczymy. Zobaczymy jeszcze sekundeczkę. Jeszcze sekundeczkę. Jak wygrasz, bo tak się cieszysz, co? Powiedz. No. Brawo, i to jest sposób na rozweselenie zawodnika. Bardzo dobrze. Panie Pawle, czy wszyscy już? Jeszcze sekundkę. Jeszcze sekundkę. Osińska, Wołosińska, przepraszam. 26 Wołosińska. Dalej. Karwasz, Roxana. 29. Kogo jeszcze? Tutaj wszystko. I w młodziku Łukiewski, Bartosz, Boniecki, Mateusz. Nie ma, czwóreczki nie ma. Sekundeczkę. Teraz szóstka, Żuchowski Dawid. Jest. Fajnie, kogo jeszcze nie ma? 14. Piotr Telmach. Jest. No i 18. Klasiński Bartosz. I to będą chyba wszyscy. 23 chyba jeszcze nie jest. Nie, jest. Uwaga, 30 sekund do startu. Gwizdek przygotowany. Pilot odjeżdża. Fotoreporterzy uważają. Start. 6 okrążeń. You think you've lost your love? Well, I saw her yesterday. It's you she's thinking of, and she told me what to say. She said she loves you. I'm
zielono, czerwona Zuzanna Skubaja. Tak to chyba będzie, a więc Kwiatkowski tutaj tak, ale Zuzanna nie. I dobrze, dziękujemy, bardzo ładnie, dobrze. I z tego co doskonale, i meta, dziękujemy. Teraz tylko kategoria młodzi. Staje na starcie. 10 okrążeń. Chodź, teraz dopiero mam jadę. Masz twoje pożyczy, że mamy na szlak. Patrz, tu będzie, teraz dopuszę, tu będzie lepiej. A mrówki. Nie ma się tego, patrz o siebie. Klasy! Moja bluza to jest. Czy jak pan Edward to weźmie, to będzie dobrze? A ja bym proponował ci gotowy. Uwaga, panie Romanie, rozpoczynamy ściganie. Nawet mi się rymnęło, panie Romanie, za co mam ścigania. To jest ostatnia impreza. Smacznego kolegom, smacznego dla klubu. Jedz, w Łodziu jedz. Bo się udławisz.
wręczenie pucharów dla Belgów. Prezes Klubu Polskiego Leszek Krzyszkowski. Wychowujemy się nawzajem i to dzisiaj wręcza trzy puchary. Pierwsze, drugie i trzecie. Prosimy również Michała Kwiatkowskiego. Słuchajcie Państwo. Ten piękny, wielki puchar został ufundowany w 2009 roku przez Michała Kwiatkowskiego jako mistrza świata akurat w kolarstwie w tym momencie dla najlepszego nauczyciela, wychowawcy. Puchar ten zdobył, także Michale, ci bardzo dziękujemy za ten puchar, nie uciekaj. Puchar ten zdobył Andrzej Majszakowski, medalista mistrzostw świata w triatlonie i jednocześnie mistrz Europy w triatlonie. Andrzej Majszakowski startował wśród nas na tych kryteriach klasów. Jak widzicie, wygrał ten puchar. Niestety życie tak się potoczyło, że choroba przegrał z chorobą. Nie ma go wśród nas, ale świadomie przekazał ten puchar, żeby istniał wśród nas pewna idea sportowa. To był wzór nauczyciela. Proszę o uczczenie jego ciszy, jego pamięci, chociażby kilkoma sekundami ciszy. Dziękuję Państwu bardzo. Ten puchar, Michał, który przekazywał go wcześniej nauczycielom w obecności trenera kadry, staje się pucharem przechodnim do zdobywania w roku, rok dostania w domu, oprócz tego na przemaja. W tym roku pielęgnował go będzie Marcin Mietki. Od mistrza świata do mistrza Europy. Poprzez mistrza Europy w triatlonie. Dziękujemy Wam. Hostesy czekają. A teraz prosimy dyrektora Szkoły Mistrzostwa Szymański Ireneusz. To tak jakby był mistrzem kraju wśród szkół. I dyrektor Jacek Królikiewicz ściska Cię i pewnie te jedynki czy dwójki podciągnie na dwójki lub trójki. 40. Pierwsze miejsce Skubaja Tomasz lub Ziemia Lubawska. Jest to kiedyś lat kolarstwa polskiego, a teraz amatora w różnym. Nie daje się nowe. Drugie Rakowski Michał z Brodnicy. Pan starosta powiatu dolskiego. Rakowski Michał czy jest? Michał, jeżeli to ręka w górę, to nie będzie liczymy. Okruciński Daniel. Masters 41-45 lat. Światowej klasy kolarz. Kulas Marek. To naprawdę światowa klasa. Zaraz pytamy o największy sukces. Teraz Mastersa. Drugie miejsce Sobieraj Krzysztof. I trzecie Ziółkowski Janusz. Panie Marku, jeden tylko sukces, żeby pan... Panie Marku, żeby pan starosta wiedział, komu wręcza. Jeden sukces wręcza. Zwycięzca Tour de Pologne na pierwszym miejscu. Krzysztof Sobieraj na drugim i Ziółkowski Janusz na trzecim. PGŻ, który był sponsorem strategicznym, dzisiaj pomaga nam pozyskać tych ludzi do naszej współpracy. I w imieniu Banku PGŻ prosimy o wręczenie symbolicznych pucharów dla Galubiński Andrzej. Pierwsza pozycja. Pan Galubiński, widzicie. Lasnowski Józef, druga pozycja. I Śmiechowski Jan trzecia.
starsi powyżej 56 lat, czyli do 99 roku życia. Kto uzyska 100, będzie kolejna kategoria wśród pasterskich.
Zarządu Węgierechtowo. Trzecie Klimkowski Wydział Zarządu Węgierechtowo. Czwarty też coś otrzyma, Albanowski Kajetan Omega Gruta. I piąte miejsce Rozdataniec Sprint Grębocin. Też prosimy. Czwarte, piąte prosimy. To są najlepsi wśród żaków. Panie wójcie, żaki robią to, co jest w linii Krębocin, czy WKS-y żyją. Żyją w dzielnej gminie. I powiatu Koroźnego, który nas wspiera, bo bez tego byśmy dali. Najwytrzymańsze dziewczyny w województwie kujawsko-pomorskim. Wszyscy już mamy, wszyscy mamy. Ale pojechałeś. Przyjdzie. Tak jest. Czego ja tobie życzę? Keep you by my side.
miss you.